Cześć, witają się z Wami Piotr Dąbrowski i Janusz Dąbrowski, a Wy słuchacie podcastu Barwy Zdrowia, czyli moich rozmów z tatą. Udowadniamy w naszych rozmowach, że każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki to, czego potrzebuje, żeby być zdrowym, a nie się leczyć, by czerpać z życia, a nie tylko nie mieć problemów. Wystarczy tylko uświadomić sobie, jak po to sięgnąć. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył śmiechu, czyli śmiech to zdrowie. Śmiech to zdrowie! Cześć, tato. Cześć, Piotrek. Cześć, kochani. No tak, śmiech to zdrowie. Jest przydatny dla duszy, dla naszych organizmów. Dusza się śmieje, to i ciało się śmieje i vice versa. Więc rozmowa o śmiechu. Dziwny temat. A dlaczego nie? No jak to, przecież mamy mówić o zdrowiu. No i właśnie, to jest bardzo mocno związane. I dzisiaj o tym powiemy. Ale sami to ocenicie, dokładnie. No pytanie, czy nie czujemy się lepiej, kiedy czujemy radość? To jest podstawowe pytanie. Myślę, że retoryczne. Śmiech jest bardzo przydatny dla duszy. Dusza się śmieje, to i ciało też się śmieje. Jak mówiliśmy. Tak. No nie da się oddzielić jednego od drugiego. Także to są dwie połówki tego samego medalu. Warto byłoby po prostu pamiętać o śmiechu i uśmiechu na co dzień. No więc, tato, jak to jest z tym śmiechem? Jak on fantastycznie działa na nasze zdrowie? I czy działa rzeczywiście? Jak to jest z tym śmiechem? Zastanówmy się na początek, czy w ogóle warto o tym mówić i jakie ma znaczenie w naszym życiu. Zróbmy więc wykład na ten temat. Niezwykle emocjonujące. Bardzo i bardzo śmieszne, tak. Słuchajcie, ci, którzy mnie znają, to wiedzą doskonale, że jestem prześmiewcą, ironistą, autoironistą. Lubię śmiać się, ale nie złośliwie. Z innych żartować, śmieję się sam z samego siebie. Złośliwie, chyba że ktoś na to zasłuży. A potrafię być złośliwcem i to mocnym złośliwcem, jak ktoś już mi nastąpi na odciski. Więc słuchajcie, moja zasada jest bardzo prosta. Zawsze i wszędzie wprowadzaj w każdy dzień swojego życia zabawę, radość, śmiech, miłość. Nie chodzi o miłość związaną tylko z erotyzmem. Od razu jak przytulam faceta, no to można pomyśleć z boku, no tak, jeszcze kontakt genitalny on chce mieć. Bo zazwyczaj faceci to tak, jak to się witają... plecami. Tak, albo łokciami się przytulać do siebie. Nie, to teraz popularny żółwik. Żółwik, po prostu niedobrze mi się robi. W tym momencie to złośliwy potrafię być, ale faceci jak się witają i tam się obejmują, niedźwiadki robią, to często, żeby uniknąć tego kontaktu genitalnego, o czym ja nieraz mówię, mówię, weź to kurde dupę, przyklej mi tutaj bliżej. Nie bój się, nie zgwałcę cię. Sorry, że idę po bandzie, ale dzisiaj ma być śmiech, tak? Więc słuchajcie, śmiech działa doskonale na cały ludzki organizm. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie procesy zachodzą wówczas, kiedy się uśmiechamy, kiedy jesteśmy pełni radości. Przecież w naszym mózgu, słuchajcie, wyzwalają się wówczas masa tak zwanych endorfin, czyli endogennych, wewnętrznych, morfin. A morfiny to są opioidy. A opioidy przecież nawet to nasz organizm wytwarza. Kanabinoidy na przykład. Są szlaki konopne, nazwijmy tak, które dają nam po prostu endorfiny wewnętrzne. To są hormony szczęścia, hormony zadowolenia. I wskutek wydzielania tych endorfin stajemy się pogodniejsi, zrelaksowani. To z kolei pobudza jeszcze większe wydalanie endorfin, bo to się robi takie fajne, pozytywne, zamknięte koło. Im więcej szczęścia, tym więcej radości, im więcej radości, tym więcej szczęścia i tak dalej. W dodatku te endorfiny łagodzą ból i działają odprężająco. Weź psachnij sobie Maryśkę, tak? Szczęścia! Namawiasz mnie? Nie, ja tylko taka licencja poetyka dotycząca... No kiedyś dredy nosiłeś, tak? No nosiłem. Nosiłeś. Po prostu mamy przyjemne doznania podczas śmiechu, powodują wzrost energii życiowej. Mówi się tak zwanej energii orgonalnej, energii witalnej. Energia orgonu, pisał o tym Wilhelm Reich. Pewien pan, który też ktoś mu kiedyś w Stanach pomógł zejść z tego świata. Urodził się w Lwowie, o nim pisze w pierwszym tomie mojego biomagnetyzmu i mówił o energii życiowej.
o energii orgonalnej, która przenika wszystko i wszystkich. Im więcej się śmiejemy, tym więcej mamy tej prostu energii życiowej i sprawa załatwiona, no nie? No tak, no generalnie w sumie jeszcze z moich studiów pamiętam, że śmiech to również niezastąpiony masażysta, w cudzysłowie oczywiście, tych narządów wewnętrznych. Podczas śmiechu wzrasta ewidentnie poziom hormonów wydzielanych przez trzustkę, tarczycę, gruczoły płciowe czy nadnercza, co sprzyja po prostu wzrostowi mocy systemu odpornościowego. Tak, tutaj już mówiąc tak bardzo poważnie o tym, co się dzieje wewnątrz organizmu, to okazuje się, że śmiech faktycznie masuje tak jakby między nimi i poprawia w ogóle stan nabłonka, śródbłonka, czyli tkanki wyścielającej naczynia krwionośne, dzięki czemu zostaje przyspieszony przepływ krwi. A jak jest przepływ krwi, to jest lepsze dożywienie organizmu, bo krew prowadzi składniki pokarmowe i je lepsze dotlenienie organizmu. Przecież wszystko nam ze śmiechu się trzęsie. Nawet zakwasy czasami mamy, mięśnie brzucha bolące, bo tak żeśmy się po prostu wyśmieli. Ale później po iluś tam latach nawet wspominamy, jak żeśmy się śmieli, jaka była radość, jaka była zabawa i tak dalej. Ale słuchajcie, w dodatku tutaj okazuje się, że mamy mniej płytek miażdżacowych osadzających się na ściankach naczyń krwionośnych. Bo śmiejąc się poprawiamy pracę serca, płuc, na przykład zwiększa się ich objętość. Bo żeby się śmiać, to musimy nabrać powietrza, tak? No cały czas się trzęsiemy, rozszerzamy się jak w harmonii, jak w akordeonie, te wszystkie płuca się rozszerzają. A więc polepsza się wentylacja płuc, polepsza się praca wątroby, mózgu, śledziony, trzustki, jelit. I pytanie jest dlaczego? Dlatego, że po prostu poprawia się, słuchajcie, dotlenienie organizmu, wszystkich jego narządów. Poprawia się oczyszczanie, poprawia się odtruwanie, poprawia się krążenie krwi, o czym mówiłem. Oczyszczanie jej zatruwających składników. No a druga sprawa, czy śmiejąc się możemy być zdenerwowani? Jak jesteś zestresowany, to najlepiej rozśmieszyć faceta, który, kurczę, jest zdenerwowany, to znaleźć jakiś po prostu coś takiego, żeby po prostu, co spowoduje, że będzie śmiech. Czy śmiech nie powoduje rozluźnienia? No to jest, myślę, podstawa, bo przez moment, chociaż krótki moment, ten człowiek może zapomnieć po prostu sobie przynajmniej o tym swoim stresie. Natomiast tutaj taka w ogóle ciekawostka, bo nie wiem, czy wiecie, ale w wielu szpitalach w innych krajach, sporadycznie też w Polsce, stosuje się terapię śmiechem, więc nazywa się to gelotologia, z greckiego gelos, czyli śmiech, więc myślę, że... Tak, terapię śmiechem. Mhm. Tak, więc myślę, że przyjdzie czas po prostu, że zostanie to docenione i troszeczkę szerzej stosowane, bo jest to fantastyczna sprawa. Tak. Przychodzą czasami terapeuci śmiechem, klauni do szpitali dziecięcych, tak, na oddziały dziecięce. Dzieci się śmieją, ale my dorośli nie, bo my na łóżku schorowani mamy leżeć poważni, czekać na piguły, które nam dostarczą. Proszę to zapić, tak? Popić. Stolec był. Stolec, nie wiem, chodził tu jakiś pan po oddziale. Stolec i tak dalej. Więc słuchajcie, śmiech to zdrowie. Śmiejmy się jak najczęściej. Przesłuchajcie, humor, śmiech jest formą wyzwolenia. Drogą, która pozwala wyzbyć się, słuchajcie, niepewności, wątpliwości, lęków. I humor nigdy nie bywa niestosowny, chyba że jest to zjadliwe, złośliwe, cholerstwo. Czasami zdarzy się ktoś taki, kto po prostu nie stosuje kpin, ale po prostu złośliwości zwyczajne. To nie jest wówczas śmiech. I to nie jest twórcze, bo po prostu budujące. Słuchajcie, przez do humoru można dodać taniec, śpiew, opowiadanie dowcipów, jakieś na przykład te, jak one się nazywają, u Rosjan to są te przyśpiewki, ale my mamy w Polsce też różne obacy, nieobacy, góralskie różne przyśpiewki. Jakieś dowcipy. No przecież tego jest masa, więc po prostu słuchajcie, bądźmy pełni wewnętrznej radości, w oczekiwaniu na wszelkie dobro, stwarzajmy je, myśląc, że już się stało. Po prostu, no tak, ale może zdarzyć się, załóżmy, gorszy dzień, ktoś będzie nas usiłował zdenerwować, jakieś problemy się pojawią i tak dalej, łzy, no to kurza stopa, wyśmiejmy swoje lęki, te złości do łez. Łez radości, bo można się śmiać ze śmiechu, zgadza się? Po prostu wyśmiać to. Więc pytanie,
Posłuchajcie, jak dużo prawdy jest w stwierdzeniu, że poczucie humoru jest wprost proporcjonalne do ilorazu inteligencji emocjonalnej. Bo to wszystko są emocje, śmiech to są emocje. Więc radość życia oczyszcza umysł, odtruwa nam tą banię. A w pogodzie ducha ma na nasz organizm, ta pogoda ducha ma większy wpływ niż nam się może wydawać. Więc po prostu nasza radość, słuchajcie, stwarza najpotężniejszą, najbardziej twórczą energię. Energię radości, miłości. Bo nie ma, jak nie mamy miłości, to nie mamy radości. Koniec, kropka. Więc witajmy każdy dzień z radością. Jak mówi taki myśliciel hinduski Sri Sri Ravi Shankar, Bóg kocha radość. I dziękujmy, że znowu żeśmy się obudzili, że nowe godziny przyniosą nam nowe wspaniałe niespodzianki, nowe doznania. A dlaczego by nie? No dobra, tato, no ale przecież ty mówisz tak o śmiechu, a tutaj straszą nas z każdej strony i w mediach pełno strachu, jakieś katastroficzne wiadomości, pandemie nas otaczają. Plandemie, tak. A ty o śmiechu, więc może troszeczkę... Płakać trzeba, zbyt, tak? Zbyt optymistyczne podejście, może Jezu, tutaj trzeba płakać. A oprócz tego nie znam życia. Tak. Nigdy nie byłem w ciężkich sytuacjach. Chyba, że płakać z radości. Płakać z radości, tak. Mówię, słuchajcie, mówiąc bardzo poważnie, ja już zaliczyłem tyle upadków, tyle traum życiowych, tyle klęsk różnych, że mnie to nauczyło na zasadzie klina, klin klinem, tak? Więc powiedziałem sobie, a takiego, i tu gest Kozakiewicza, więc byłem w różnych tarapatach, nie miałem często co do gara włożyć, puste kieszenie, czarna rozpacz i dlatego mówię to, co mówię, z pełną świadomością, że wszystko da się kurza stopa przeżyć. Ludzie potracili majątki w czasie wojny, po wojnie, a jednak przeżyli, tak? Bo życie jest, ma cudowną moc. A więc każda porażka, która nas spotyka, to jest kolejny stopień do osiągnięcia sukcesu. To tylko lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski, żeby się nauczyć po prostu postępować, wzmocnić się, nauczyć się żyć. Jak z tym po prostu robić? I sprawa załatwiona. No tak, no tutaj niektórzy mogą stwierdzić, że namawiamy do tego, żeby patrzeć na życie pogodnie, nawet wtedy, kiedy walą się gromy na naszą głowę. Natomiast prawda jest taka, że każda burza kiedyś przejdzie, po której nastanie słońce i cisza. I tęcza. A tak naprawdę, no, gdybyśmy mieli w życiu tylko same przepiękne chwile, no to ciężko byłoby docenić nam ich wartość. Dokładnie. Słuchajcie, kiedyś przeczytałem takie powiedzenie, takie przysłowie arabskie, płakałem, bo nie miałem butów. Płakałem do momentu, do chwili, kiedy zobaczyłem człowieka bez nóg. Wszystko w temacie. Dla mądrych to chyba będzie wszystko. Więc po prostu, kiedy powitamy dzień uśmiechem, to i dzień się uśmiechnie do nas. A nie wstajemy i od razu samego rana narzekamy. To jaki twój dzień stwarzasz, no nie? Zresztą kiedyś, nie wiem, czy to zdanie przyszło do mnie, czy ja stworzyłem je. No przyszło w związku z tym. Życie jest, słuchajcie, zbyt poważną sprawą, by traktować je zbyt poważnie. Jak mówi taki aforysta znany francuski La Rochefoucauld, powaga jest obrządkiem ciała wymyślonym dla pokrycia braków ducha. I to jest prawda. Trzeba stać się małym dzieckiem. Jezus o tym mówił. Stań się dzieckiem. Panie, to mam, jak mam wejść do łona matki swojej? Po prostu Łukasz, wykształcony lekarz, no pierdoła jeden, po prostu nie zrozumiał, o co chodzi w tym momencie Jezusowi. Więc cieszmy się życiem. Nieraz mówię, przestań być taki sztywny. Sztywne to są tylko zwłoki w trumnie. Przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale czasami naprawdę trzeba pójść po bandzie, żeby człowieka trzepnąć gdzieś go tam w mózg. Weź odkwaść ten mózg, weź zacznij troszeczkę inaczej myśleć. Więc miej poczucie humoru i ciesz się nim. Ciesz się, że możesz stwarzać radość dla innych. Zarażaj tym humorem, radością swoje otoczenie całe. Stań się źródłem łatwiejszego życia dla wszystkich wokół, a nie mętaczem, krętaczem, takim wampirem energetycznym, któremu tylko źle i on oczekuje ciągle tylko pomocy, jest źle i wyłącznie źle. O Jezu, w co ja popadam? Piotrek, kończ to, synu. Słuchajcie, podsumowując, nie ma złych rzeczy, to my sami tak naprawdę swoimi decyzjami je psujemy. Więc jeśli mamy takie podejście do świata, to potrafimy zdobyć się na luz wobec niego i poczucie humoru. Bez tego humoru ciężko byłoby sensownie przeżyć życie. Tak jest. Więc zawsze będziemy pełni radości i dzielmy się z nią z innymi. Tak jest. Humor, słuchajcie, to jest nauczyciel miłości, ciepła, radości, światła. I to jest wszystko.
A druga sprawa, nie traktujmy życia zbyt poważnie, bo i tak nie wyjdziemy z niego żywi. Trzymajcie się, cześć, bardzo optymistyczne. Do usłyszenia, hej.